Cześć, z tej strony Tomek. Witam Cię w 11 podsumowaniu mojej działalności na YouTube. Oznacza to, że kanał istnieje już od 11 miesięcy i nowym osobom informuję Was, że właśnie co miesiąc taki film wypuszczam, gdzie omawiam to, co zrobiłem i ewentualnie przedstawiam jakieś plany na kolejny miesiąc. Także serdecznie zapraszam do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Przede wszystkim witam bardzo nowe osoby, witam nowych subskrybentów, osoby, które poświęcają swój czas i zapoznają się z treściami, które publikuję na tym kanale. Krótko podsumowując, na ten moment jest Was 2573 subskrybentów. Także serdecznie dziękuję Wam za zaufanie oraz za to, że oglądacie treści, które publikuję, w których staram się właśnie przedstawiać jakąś tam podstawową wiedzę z zakresu kryptowalut, z zakresu technologii blockchain, z zakresu analizowania projektów i jakichś bardziej skomplikowanych zagadnień, takich programistyczno, powiedzmy, matematycznych. Ciekawą serię, którą rozpocząłem parę dni temu, analiza on-chain. Zapraszam wszystkich zainteresowanych. Przedstawiam w niej to, co można odczytać z blockchainu danego projektu. Tak jak dotychczas przedstawiałem Wam to, w jaki sposób można wykorzystać fakt, że dany projekt ma otwarty kod źródłowy, tak teraz skupiam się na tym, aby przedstawić Wam, jakie wnioski, jakie prognozy można wysnuwać na podstawie tego, co znajduje się na blockchainie. Także serdecznie zapraszam do śledzenia tej serii. Kolejna istotna i ważna dla mnie seria, myślę, że dla części z Was oglądających, to TradingBot, którego w zasadzie już finalna wersja jest na ukończeniu. Oczywiście wykonuję jakieś tam standardowe testy, sprawdzam jeszcze różne rzeczy i na pewno na dniach udostępnię Wam wersję tego bota do przeglądania. Cały kod źródłowy tego rozwiązania, które chcę Wam zaprezentować w tej serii, jest oczywiście dostępny na GitHubie. Można sobie pobierać, można to modyfikować, w zasadzie można robić z tym, co się chce, można obejrzeć moje filmy, dowiedzieć się, w jaki sposób to tworzyłem, jaki jest cel tego i czemu to wszystko ma służyć. Kolejna ciekawa informacja to również synchronizowałem swój kanał z platformą Libri, także również zachęcam do rejestracji się, na tej platformie, przeglądania również moich filmów z poziomu tego rozwiązania, w jaki sposób platforma nagradza mnie jako twórcę w momencie, kiedy właśnie film zostanie obejrzany przez zarejestrowanego użytkownika. Tutaj również chciałbym przedstawić Wam grupę na Facebooku Libri Polska, której tutaj założycielem jest Marcin. Także również zachęcam osoby, które są w jakiś sposób zainteresowane tym projektem lub które może w jakiś sposób chcą próbować monetyzować swoją wiedzę online, do dołączenia tutaj do grupy i pozyskiwania oraz dzielenia się wartościową wiedzą i informacjami. Zachęcam również do śledzenia mojego profilu na Twitterze, w którym przedstawiam takie ostatnio skondensowane informacje odnośnie tego, co można wyczytać on-chain z blockchainów popularnych projektów. Także również, jeśli ktoś korzysta z Twittera, zachęcam do zaobserwowania mojego profilu. Od jakiegoś czasu chodzi mi również po głowie pewien pomysł związany z tak zwanym mentoringiem, to znaczy chciałbym może zebrać grupę kilku osób, aby pod moją opieką osoby te utworzyły jakiś ciekawy projekt właśnie z branży blockchain, z branży kryptowalutowej, tak aby nauczyły się, podszkoliły z programowania i tak, żeby jakaś wartość dla każdego z tego była.
Pomysł ten pojawił się u mnie dlatego, ponieważ bardzo dużo osób z Was pisze do mnie wiadomości odnośnie różnych projektów związanych albo z botem, czy jakimiś innymi projektami informatycznymi. I moim celem jest po prostu pozyskać osoby, z którymi mógłbym współpracować i w późniejszym terminie, w późniejszych etapach realizować wspólnie jakieś ciekawe projekty, a tak naprawdę pozwalam sobie na to, żeby realizować jedynie ciekawe projekty, także dajcie tutaj w komentarzu znać, co o tym myślicie. Jeśli ktoś już na tym etapie chciałby czegoś takiego spróbować, to na mojej stronie jest formularz kontaktowy, do którego wypełnienia zachęcam. Zostawcie swój e-mail, zostawcie może, czego byście po takim programie oczekiwali, co umiecie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No a na tym etapie na razie sygnalizuję pomysł i zobaczymy, w jaką stronę to pójdzie. Pozdrawiam również osoby, z którymi udało mi się w ostatnim czasie spotkać na żywo. Odbyliśmy, przynajmniej ja, kilka ciekawych rozmów z bardzo ciekawymi osobami, które tutaj oczywiście pozdrawiam i zapraszam do ponownego kontaktu. Na ten moment to już wszystko. Zapraszam do dalszego śledzenia filmów. Dziękuję Wam. Cześć.